Temperatura na stadionie Forteca mrozi krew w żyłach! Ale zupa strajkę stają do pieca! Ha! Do tyłu! A do tego świetnie zgrani! Gol! A jak nazwiesz tę cieszynkę, Brendo? Tak, myślę, że to będzie... Supa Uwan! Supa strajk jest na zawsze! Shaker, tu jestem! A? Shaker! Spędza! Ekstra mecz, stary! Dzięki, ziom! Słuchaj, masz wolne miejsce w strajkę Jetcie do kotła? Kiedy jedziemy w trasę? Fran robi się trochę taka. No dalej, nie mamy czasu, ludzie! Steve, odłóż telefon, spędza, przestań gadać z... Oj, cześć, Shaker! I czy mógłby ktoś obudzić Sandrę? Spójrz na pozytywy. Na bank nie spóźnisz się na mecz. Wielkie dzięki. Spędza. Proszę! Pozdrowienia ze słonecznej Feratuwi. Nie mogę doczekać się lotu. Poduszce cywilizowanej łazienki. Ciepła. Zatęskniłem nawet za plastikową lasagne. I ciepłem. Siema, bracie. Sorki. Kiepska pogoda. Loty wstrzymane. Co? A, to mi zrobiło. Co my teraz zrobimy? Spędza i fani jadą autobusem. Fratuwia jest zaledwie dzień czy dwa stąd. No bez takich, to tylko troszkę śniegu. Przecież strajkę Jet nie spadnie nagle z nieba. Do autobusu! Witajcie na mojej relacji na żywo. Pokażę wam kulisy meczu wyjazdowego. Jedyną ciekawą kwestią jest, ile Klaus wytrzyma bez toalety. Nie przesadzaj, nie jest tak źle. Blokujesz ją! Zakładamy się, ile razy pójdzie za potrzebą. No dawaj, szczęśliwa siódemko. El Matadorze, chcesz, żebym oślepł? Hej, transmisja musi być doświetlona, okej? Hej, Spence! Powiedz, jak wycieczka strajkę Jetem? A nie, jak odwołali loty. Wleczemy się drogą, tak jak wy. O, jak mi przykro, stary. Chciałbym powiedzieć, że droga będzie malownicza, ale... Szybciej, ludziska! Mamy 47 sekund opóźnienia! Spadam, pa! I czy ktoś może łaskawie obudzić Sandrę? Atlas drogowy? Nie wiedziałem, że ktoś ich jeszcze używa. Właśnie opuszczasz Alpy. Dzięki za wizytę. GPS, trenerze. A teraz wjeżdżasz do Feratuwi. Tak, wiem. Witajcie w Feratuwi. Ciężko nie zgadnąć, gdzie jesteśmy. O co biega z tymi wronami? Merder! Ej, przestań! Tak nazywa się stado wron, po angielsku. Ta wycieczka jest tak nudna, że zacząłem uczyć się słówek. Auć! Chyba muszę wyskoczyć na stronę. Kto stawiał na 10? Ponura niespodzianka. Pęcherz Klausa przyciąga nowych obserwatorów. Halo? Mało przytulne miejsce. Na serio obleśne. Co ty nie powiesz? Przecież to nieludzkie przeceniać moje figurki na dwa dolce bez centa! Zostałem zbudzony! Przez ten uroczy budzik Grim FC za jedyne 3,99. Nie ta klientela, stary. A co powiecie na nie? To horroropiłki? Nie. Okej, poszło. Uciekajmy stąd. Wzywam klub kibica. Muchy wpadły w naszą pajęczynę. Pajęczyny, tylko piątek bez centa.
Siemano, pani! Mam dla was recenzję sklepu FC Grimmu. Śmierdzi, ekspedient to straszny dziwak, a figurki El Matadora są sprzedawane za jakieś grosze! Wow! Relacja El Matadora jest taka super! Czuję się, jakbym sam jechał z nimi w busie! Jesteś 3 godziny przed nimi, Steve. Podana do stołu, mój panie. Burger z wilkołakowiny, bulasz, wampirzy makaron, no i pizza z ananasem! Rany! Czy wszystko w tej dziurze musi być aż takie potworne? Koniec przerwy na jedzenie! Macie 30 sekund, żeby dokończyć. 25 sekund! Najgorszego potwora przywieźliśmy ze sobą. 15 sekund! Jeździec bez głowy, boisko piłkarskie. Wygląda na nawiedzone, ziom. Aż ciary przechodzą. Mamy idealne ustawienie. Bo wymyśliłem takie zagranie, które przerazi FC Grimm. Ale żeby się udało, Klaus Shaker i El Matador muszą grać na tej samej fali. Żaden problem, trenerze. Śmieszne. Przygotujcie się na splot. Problem. Zaiste mamy. Papier z wychodka? Serio, Mort? Sorki, Funk. Prawdziwy kostium mumii mam w praniu. Nie martw się, Supa Strajkes, Claudio. Nie damy im okazji na wykorzystanie tego ruchu przeciw naszym kochanym Grimmom. Tak, pompki jedną ręką są niebezpieczne dla rąk. Ręki. Ej, gdzie się podział mój sygnał? Mój GPS też wysiadł. Dobrze, że mamy mapę papierową. Trenerze, ale potrzebne strony zniknęły. Muszę na siusiu. Tak, ja też. Hotel Straszny Klaun. Jestem zajęty, Sorki. Nagraj się. Shaker wciąż nie odbiera. Może nie ma zasięgu. Tadora też się ucięła. Jechaliśmy tą samą drogą i nasz zasięg był świetny. Nic im nie jest. Trener ma bardziej napięty grafik ode mnie. No, ja nie wiem. Nie czas na zmartwienia, bo od tej sekundy powinieneś spać. Nie jest tak źle. Noc pod gwiazdami zahartuje was przed meczem. Trenerze, jak mamy niby zacnąć? Gdzie jest klima i małe szamponiki? Nigdy nie byłeś na kempingu za dzieciaka? Kemping? Co to? No wiesz, spanie pod gołym niebem. Gotowanie nad ogniem. Śpiew z gitarą? Zmyślacie to wszystko, żeby mnie wystraszyć, nie? No. To kemping! Wspaniałe miejsce. Toalety? Wszędzie? Jedź, trenerze! Próbuję! Nie chcę odpalić! Oh.
słuchajcie, nie ma co siać paniki. Mogło być wiele powodów, żeby akumulator... Kibice, jeżeli to oglądacie, zabłądziliśmy w dziczy, bardzo się boję, a to oświetlenie strasznie mnie postarza. Już lecę, ziomek. Rany, zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Ta, znaczy kto? Albo co? To było! Słuchajcie. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale to, co mnie naprawdę przeraża, to walkover dla Grima. Musimy dotrzeć na mecz. No to... Którędy do autobusu? Pojęcia nie mam. Zamówcie ci mignął. No tam. Naprawdę przestałem lubić te ptaszyska. Nie, bez postojów. Nie mam tego w planie. Fran! Spóźnij się na mecz! Spencer? Shaker wciąż się nie odzywa. Powinniśmy ich poszukać. No ja wiem, Spencer. Nie wiesz, czy się zgubili, a poza tym będziemy mieli opóźnienie. Sama powiedz, jaki jest sens w dotarciu na mecz na czas, jeżeli nie będzie komu kibicować? Sorry, Steve. Dobrze, panowie. Chyba to rozgryzłem. Nie będę podążał za magicznym ołówkiem. Cóż, możesz tu zostać i poczekać na swój magiczny sygnał GPS. Czemu jesteś taki uparty? Nie jestem uparty. Ty jesteś uparty. Mam pomysł. Pośpiewajmy harcerskie piosenki. Nie odzywaj się. Co, boisz się? Przestań. Piosenki. Puszczaj mnie, ogrze! Koledzy zaczęli być agresywni. Zostawiam wam więc ostatnią wiadomość. To nie była moja wina. Mówiłem, że znajdziemy drogę. Myliłeś się, Gipki Rasto. Przykro mi to mówić, trenerze, ale... Wróciliśmy na początek. Dłużej już tego nie zniosę. Upiekę cię na ruszcie! To straszne. Twoja twarz! Gipki Rasto! Może śniadanie? Ej! Otwieraj drzwi! Próbuję, man! Ej, bo wyrwiesz, braku! Przestań się na mnie drzeć! Jesteście irytujący! Na pewno możecie grać po tak szalonej nocy? Powiedzmy, że przyda nam się każda możliwa pomoc. No, sam słyszałeś. Ruszmy się i naróbmy hałasu! Suba! Strikers! Suba! Strikers! Suba! Sandra! Suba! Idź szybciej! Masz jakieś 3 minuty, żeby tam wejść! Sandra! Obudź się! Gra się zaczyna! Świeże bajgle. Witamy w Ferraturi. Dziś rozgrywka w kotle. Supa Strikers byli ostatnio w naprawdę świetnej formie. Ale Grim FC doskonale wie, jak nastraszyć przeciwną drużynę. Drużyna to jedno, ale spójrz na kibiców. Grim! I kto tu jest spóźniony, co Steve? Zaczynamy! El Matadorze! Tak! Jest moja! Moja!
Ta była twoja! Okej, to nie jest śmieszne. No dalej, Fran, gdzie jesteś? No nie, błagam! Niech nas ktoś wypuści! Wypuśćcie nas! Poważnie, Sandra! O, a co my tu mamy? Jesteście gotowi? Nie! Miejmy to z głowy, okej? Niestety doping kibiców Grimm daje się we znaki gościom, Mac. Strasznie nie są, ale totalnie koszmarnie parkują. A może chcecie, żebym był napastnikiem? Trzymaj się swojej pozycji, koleż! A ty, nie wcinaj mi się w obronę! Dajcie się w garść! Cześć, trenerze! Siadać! Już! Wasza trójka świetnie robiła splot na treningu. Co tam się stało? Uwielbiam was, ale dwa dni razem w ciasnym busie były... Jak leczenie kanałowe. Porażka, no to prawda. Nie wspominając tych straszliwych horrorów z kempingiem. I tamtych potworów w lesie. Te potwory to szurnięci fani Grimmu. Czy to? Tak, ukradli wasz akumulator. Haha, mówiłem, że to nie moja wina. Słuchajcie, chłopaki. Oszukano nas, straszono i skłócono. Gadka motywacyjna. Jedziesz. Ale wyjdziemy na murawę i wygramy mecz tak czy siak. Nie dla punktów ani dla drużyny, ale dla kibiców. Bez ich dopingu nie byłoby nas tutaj. Więc dajmy im powód do świętowania. I na szczęście dla czerwonych ich kibice również. Zupa! Strajkers! Zupa! Ale nikt nie przekrzyczy potwornych kibiców Grimm! Od razu kontratakują! Uch! Niewiele brakowało! Ale bramka Supa Strajkers znów pod ostrzałem! No dalej, potrzebują nas! Supa Strajkers! Supa Strajkers! Supa Strajkers! Supa Strajkers! No dalej! Głośniej! Głośniej! Supa Strajkers! Supa! Kibice Supa Strajkers dają od siebie wszystko! Uwolnić naszą tajną broń. Sandra? Ale ona zawsze śpi. Dlatego, że magazynuje energię. Sandra, Supa Strajkers przegrywają! Supa Strajkers! Supa Strajkers! Supa Strajkers! Supa Strajkers! Straszne! Wow!
Witajcie na mojej super el-matadorowej relacji prosto z dzieta. Jestem Strajkę Dziecię. Steve, czas na kolację. Strajkę Dżetowa lasagna. I to jest podróżowanie. Tak, byliśmy ci winni podwózkę. Grimm przegrywają z Supa Strajkes. Nie! Witam w ponurej niespodziance. Ja, gdzie łazienka? Mój mały kolega musi siku. Wzywam klub kibica. Muchy wpadły w naszą pajęczynę. Pajęczyny? Tylko piątek bez cen. Co? Co? Sprzedała się? Sprzedałem pajęczynę! Sprzedałem pajęczynę! Normalnie nie wierzę!